Elon Musk wysyła rakiety w kosmos. Rosjanie stawiają na przemysł militarny. Chińczycy stawiają na siłę roboczą. A Polacy? Polacy kolejny raz zadziwili świat swoimi odkryciami. Panowie naukowcy, żarty się skończyły. Polska nie może być dłużej pośmiewiskiem. No to już niedługo będzie nowy prezydent. Co? Nie, chodziło mi o to, że musicie zrobić jakieś odkrycie, żeby każdy Polak mógł być dumny z bycia Polakiem. Panie, ja jestem naukowcem, a nie cudotwórcą. A ja jestem prezydentem Polski i cię rozkazuję to zrobić! Nie minęło dużo czasu, kiedy na świecie pojawiły się plotki, że Polska znów wymyśliła coś przełomowego. Wieści dotarły nawet do samego Władimira Putina. Panie carze! Polacy to mają! Nie wiem, jak na to wpadli, ale to odkrycie zmieni świat! Dimitri, do jasnej cholery, mówiłem ci, że te Poliaki w końcu nas prześcigną! Co tym razem wymyślili? Pistolety atomowe? Lasery? A może niewidzialne samoloty? Panie carze, lepiej! Parówkę z ziemniaka! Na Koronie Nobla za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymuje dr Janusz Januszewski za stworzenie parówki z ziemniaka. Nikt tego nie potrzebował, za to każdy będzie to jadł.